Witajcie po krótkiej świątecznej przerwie. W dzisiejszym odcinku posadzimy trochę ziemniaków. Sadzeniaków. Miałem tego nie nagrywać, ale jednak ziemniaki to podstawa, kurde, kuchennego stołu. Ale coraz mniej chyba będzie już takich odcinków. Pojawi się więcej muzyki, więcej jakichś nowoczesnych technologii, może jakichś wyjazdów. Ale pożyjemy, zobaczymy, jak się to potoczy. Trzeba się gdzieś ruszyć w teren. I taki będzie chociażby kolejny odcinek. Pojedziemy w teren, nagramy drona, kamerzysty. Ale póki co posadźmy trochę ziemniaków. Mam trochę podkiełkowanych, ale słabo. Na polu zawiozłem wcześniej trochę lepsze. Więc zrobię podmiankę. Kawałek jest, więc zawiozę gdzieś je na środek pola. A do skrzyni zasypowej pójdą takie. Belarosa Madelaida, jak w tamtym roku, wymieszane, bez znaczenia. Nie za ostro, żeby nie poobrywać. Chociaż one za krótko były w cieple. Te kiełki jeszcze nie są duże. Ale zawsze coś. Na tę porę mam swoich takich 200-250 kg, ale dokupię jeszcze 100-150 innej odmiany, żeby był płodozmian. Zakręcimy kołem, na pamięci. Ten akwil dobry jest, tyle lat działa. I te liście nie powinny przeszkadzać przecież. Rozdrobnimy je. Ale mało jeszcze, trzeba dosypać trochę. Tylko mi chodzi o to, żeby najbliżej domu mieć najwcześniejsze. Żeby nie chodzić gdzieś daleko. Szybciej urosną te podkiełkowane do obiadku. A ja jeszcze z ozdobami świątecznymi jeżdżę. Noworocznymi. Nie te święta, Jarek. A u was jak tam barszczyk wielkanocny smakował? No to dobrze. To jedźmy, żeby kurde deszcz nas nie złapał. No cóż, dobrze by było, żeby ktoś tutaj stał z tyłu i patrzył, żeby szło po jednym, czy dokładał, jakby w ogóle nie szło, ale sami widzicie, do przepisów trzeba się dostosowywać. Tu żartów nie ma. Dobra, jedźmy. Może trójcyną. Kurde, coś nie bardzo. Dlaczego to tak? Coś jest nie tak. Aj kurde, bo trzeba było jeszcze zadrapać. No bo za mały ciężar jest. Nie chciałem już kultywatorem tu latać, bo jest obornik pod spodem, to by się wydrapał. Ale trochę rozciągnąłem cięgno, tylko ciężko idzie, bo pokrzywione jest. Kury zasypią, Jarek. No tak. Próbuję teraz trochę może na jedynce. Większa prędkość będzie, to i zasypywanie lepsze. Ło! Mam bardzo dobry pomysł, żeby tak zrobić. Kurde, skrzywiłem trochę na końcu, ale jakoś trzeba to będzie, no cóż, nic się nie poradzi. Ale jeszcze jedna wada jest, redlice z przodu idą za płytko, a to wszystko przez to, że nie jest pulchno. I trzeba chyba drapnąć. Trzeba palić 60 i jechać po kultywator.
Kurde, może wałki rozbiją obornik, jakby zaczął wychodzić. Jak myślicie? Trzeba to koniecznie sprawdzić. Oto cyk, trójeczka. Tak trzeba było od razu zrobić. No i te redlice tam, te przednie, będą ładnie w ziemię wchodzić. Także teraz sadźmy. O Jezu! O, i bocian się pojawił. Układ się musi zgodzić, że musi być tam i z powrotem, bo inaczej to się będą wyredlać. Przy redleniu. Panie bocianie! Rega, co tak stuka? A tam bolec jest na dolnym zaczepie. Jak się zapomniało wyjąć od razu, to tak będzie stukał. Ale to też wielka zasługa komfortu tego, że są dwa ciągniki. I tak to robota idzie, kurde. Na przyczepie mam jeszcze trochę. Aż nie myślałem, że tak dużo. To tak wcale nie za dobrze, bo tutaj te kupne, co kupię, mi miejsca braknie. Na przyczepie jest siekiera, ja się znam na cięciu drzewa. No tak, była kiedyś taka piosenka. No za dużo jak się wsypie, też niedobrze, bo się kółka nie chcą kręcić czasem. Ale dobrą robotę zrobił, no ten agregat można powiedzieć. U nas zawsze było tak, że najpierw wyrzuciło się obornik, przyorało i za jakieś tam dwa tygodnie czy miesiąc sadziło się ziemniaki. A to chyba wcale nie jest tak bardzo dobrze, bo on nie zdąży przegnić. A jeszcze wtedy nie było tego ziemniaczanego areału tak mało, bo to coś między 0,25-0,5 w porywach nawet, więc trzeba hektara. Więc trzeba to było kopać kombajnem. To jak przyszło do kopania, no to no sporo tych brył było. Tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!